jak już tak decydowałam, które zapachy ze mną zostaną, a które nie, to postanowiłam, że może nagram zestawienie jedenastkowe kolejne, mianowicie klimatów gourmand, czyli takich jadalnych, które tak uwielbiam i mam w swojej kolekcji, że na pewno ze mną zostaną. Muszę przyznać, że było ciężko, nie jestem w stanie znaleźć 11 takich zapachów, także już widać, że miłośniczką gourmand nie jestem. Jeżeli na taką ogromną ilość zapachów nie byłam w stanie tego jakby sobie tutaj zebrać, złożyć. Jest 10. Chociaż 11 mógłby być taki przepiękny, taki ciasteczkowy, cynamonowy, taki słodko-cynamonowy, taki cynamon z szlachetnym motywem cukrowym, takim niesyntetycznym. Z Compagnia della India, czyli Canela della Sri Lanka, jest filmik, nawet chyba dwa, gdzie o tym zapachu wspominam, pokazuję niestety o motywie cynamonowości. Nie jestem w stanie go teraz namierzyć, zresztą to nie jest jedyny flakon, którego nie jestem w stanie namierzyć. Długo też namierzałam d'ambrozję, ale nic nie stukłam. Także d'ambrozja, czyli figa na bakaliowo-migdałowy sposób, zdecydowanie pozostanie zawsze ze mną. Tutaj mamy inny niżej zapach marki Profumum Roma, czyli włoskiej niszowej, Battito Dali, gdzie mamy taką suche bliste kakao, waniliowość, taki plażowy klimat, wakacyjny, wesoły. Następnie taki bym powiedziała śmietankowo-mleczno-ryżowy motyw, też gourmand, Corrigan, przepiękny. Następnie kardamanowe Raffaello, jest osobny filmik o tym zapachu, Lumière Blanche, Olfactive Studio. Następnie mamy ciasto gruszkowe z migdałem, czyli Berbere Brit. Następnie motywy takie kokosowo-migdałowe z Datura Noir, zresztą mogę to pokazać, mam dwa flakoniki, jeden przed reformulacją, drugi po. Ciasto z szlachetnymi malinami, czyli Soir en Soleil Bizumin. Ciasto dyniowe, że zostawię, no już praktycznie nic nie ma, czyli zostanie. Miodowość z takich gourmand, czyli Bois Lumière. Przepiękny motyw miodowy, po prostu cudo, ideał, arcydzieło, majstersztyki, fenomenalne parametry. Oraz piękna cynamonowość, czyli Esteban, on się nazywa jakoś Oriental w nazwie.